moi drodzy, na wstępie chciałam was przeprosić za to, że nie było mnie tutaj ponad miesiąc. Na samym początku roku sobie tak założyłam, że skoro mam obronę w lutym, to styczeń chciałabym pocisnąć, nie rozpraszać się niczym, uczyć się, co prawda tak nie było. Uczyłam się dopiero takie 2 tygodnie przed. Miałam obronę w walentynki i no wszystko się jakoś tak fajnie złożyło. Była piękna pogoda, pierwszy raz od dawna. Nie bez powodu zaczęłam nagrywać właśnie teraz, właśnie o tej godzinie i w tym dniu, bo Jarek ma dzisiaj dla mnie jakąś niespodziankę. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że ostatnio bardzo mocno zastanawiam się nad zmianą koloru włosów. Kto mnie ogląda na Instagramie, ten pewnie się teraz nie zdziwił, ale jakoś brakuje mi tych brązowych. Nie aż tak mocnych, jak miałam w pewnym momencie, bo w pewnym momencie to naprawdę było za mocno, ale chciałabym... Nie wiem, czy ja się czuję w tym blondzie. Mi się blond bardzo podoba, ale czy na mnie? Hello. Chciałeś się mnie zaskoczyć, a to ja zaskoczyłam was. Co to ma być? Jaka incepcja w ogóle? Nie no bo... Jaka incepcja w ogóle? Nie no bo... Skąd wiedziałaś? Nie wiedziałam. A jestem postacią fikcyjną? Nie. Ja jestem mężczyzną? Nie, tak. Czekaj, to jestem aktorem? Nie. Nie. Ja no. Jestem postacią fikcyjną. Nie. Muzykama? Nie. Nie. Czy jestem margaryna? A co? Czemu? Nie! Wow, nie. To była bo poleciało margaryna. Jest już 2 dni później. Ja się właśnie przygotowuję do wyjścia, bo jest przepiękna pogoda, świeci słoneczko. Co prawda troszeczkę wieje, ale zdecydowanie jest to lepiej niż było w poprzednich dniach, wczoraj czy przedwczoraj, były ogromne wichury. Dzisiaj na szczęście już się to troszeczkę uspokoiło i jedziemy na plażę. Jeśli chodzi o niespodziankę, domyślałam się, ale się nie domyślałam. Koniec końców byłam zszokowana, czego może dziewczyny nie widziały, bo nie dałam tego po sobie poznać. Ale to dlatego, że akurat właśnie nagrywałam tego vloga i otworzyłam z kamerą, więc były totalnie zdezorientowane, o co chodzi. Ale naprawdę niespodzianka się udała, było świetnie. Była to niespodzianka z okazji mojej obrony, którą zorganizował Jarek, więc jestem mu niesamowicie wdzięczna. I jestem niesamowicie wdzięczna dziewczynom, że znalazły czas, że chciały przyjść i sprawić uśmiech na mojej twarzy, więc jeszcze raz naprawdę z całego serca dziękuję. No pięknie siedzicie, mam pytanie. Jedziemy na plażę? Tak! O matko, co za szczęście, miśki! Jedziemy na plażę? Czy mam chętnych tutaj jakichś? A ty tyle nie szczekaj, misiu! Powiem wam, że na plaży tak niesamowicie mocno wiało, że będąc tam zapomniałam kompletnie o wszystkim. O tym, że nagrywam vloga również, więc nic dla was nie nagrałam niestety. Zrobiłam tylko szybko zdjęcia, które miałam do zrobienia i poszliśmy od razu do lasu, który jest obok plaży. I tam już było spokojnie, słoneczko świeciło. Jakoś mam tak ostatnio, jak nagrywałam wcześniej telefonem, to pamiętałam o tym, żeby nagrywać. I nagrywałam dużo. A jak nagrywam teraz aparatem, to jak nie biorę ze sobą tego aparatu, to kompletnie o tym zapominam, że przecież mogę też nagrać z telefonem i nic nie nagrywam. Ale jadąc na plażę dowiedziałam się, że czeka mnie jeszcze jedna, już chyba ostatnia niespodzianka i przyjechała Klaudia, więc za jakieś pół godzinki widzimy się z Klaudią i już was ze sobą chyba zabiorę. Co robisz w McDonald's? Kręcę ci teledysk. Co robimy teraz? Nix. 03. Chciałabym powiedzieć, że nie spodziewałam się tego, że będzie mnie nagrywać. Wiśnia raz trafna. Ale to moje. Ale na pewno się nie spodziewałam, że przy nie wiem. No bo to miała być niespodzianka. Jaro, dzięki. Sama to sprzedałaś w sumie. Powiedziałam, że ma do odebrania przesyłkę. I zapytałam się jaką. No mówię 1,80 m. Nie wyszli ci 1,80 m. Co? Jak ci się podoba mój sprzęt? No właśnie, nie powiedziałam, że co się dzieje. Najbardziej to mi się ten puszek na górze podoba, jest taki przyjemny. Coś powiedzieć? Bardzo. Że się stęskniłam do domu niesamowicie. Ja już nie mogę się doczekać w ogóle, kiedy tu się przeprowadzę i mówię to co roku przez 8 lat. Tak, ja czekam, odkąd się poznałam. No naprawdę, ja też na to czekam, odkąd się urodziłam. To tyle, dziękuję.
Dzień dobry, ja się odzywam do Was po dobrym tygodniu. Niestety tydzień temu mnie tak rozłożyło, że nie byłam w stanie dokończyć vloga i spytałam się Was na story, co mam zrobić, czy mam zacząć nowego, czy dokończyć tego. Więc dokończam tego. Niestety vlog będzie z 2 tygodni, musicie mi to wybaczyć. Ale tydzień temu mnie tak w poniedziałek rozłożyło, że przez parę dobrych dni nie wstałam z łóżka. Dopiero teraz tak naprawdę poczułam się jakkolwiek lepiej. Jest piękna pogoda i jedziemy na plażę. Po drodze zajedziemy jeszcze po kawę. I co? Mam nadzieję, że na plaży nie będzie wiało. Zapraszam Was na kolejny dzień. Na plażę i zobaczymy, czy będzie wiało, bo tydzień temu też byliśmy i w lesie było spokojnie, słonecznie, bardzo fajnie, a na plaży był taki huragan, że po prostu nie dało się tam wytrzymać dłużej niż 5 minut, więc zobaczymy. Więc mocne zdziwienie, bo naprawdę byliśmy przekonani, że będzie wiało, prawda? Prawda. Tydzień temu, jak właśnie tak mega wiało, to następnego dnia w sumie się rozłożyłam, więc może przez to. Teraz mi został tylko lekki katar. Nie mogę się doczekać wakacji, aż będzie cieplutko i będziemy spędzać co drugi dzień na plaży. A teraz idziemy sobie w las. Jest przepiękna pogoda, naprawdę będę to dzisiaj powtarzać, ale jest tak pięknie, że chciałabym, żeby tak zostało. Śmiejemy się, że idziemy do lasu, żeby przetestować nowe obroże na kleszcze, bo zamówiliśmy inne niż wcześniej mieliśmy i zobaczymy. Jest kolejny dzień, a my znowu na plaży. Ale pogoda nas ostatnio, powiem Wam, rozpieszcza, naprawdę nas rozpieszcza. Dzisiaj w sumie przyjechaliśmy, bo musiałam zrobić pewną kampanię i ta plaża tak przy okazji, ale jest przepięknie. Mamy do wyboru moją babcię z gołąbkami. Możemy pojechać do Maka, bo są fajne kupony. Miałyśmy dzisiaj jechać na plażę znowu. W ogóle wyszłoby, że tak naprawdę na całym vlogu tygodniowym byłam tylko i wyłącznie na plaży. Typowa Klaudia w wakacje. Wakacje, a mamy marzec. Na szczęście, nieszczęście, tak wieje, że stwierdziłyśmy, że nie damy rady. Naprawdę jest mocna wichura i prędzej by nas tam zwiało, a ja jeszcze mam lekki katar, więc w ogóle odpuściłyśmy to. I Klaudia ma też tendencję do notorycznego bycia chorą. Co tydzień. Naprawdę. Dobrze, że w aucie, a nie przed auto. W naturalnym środowisku. Bo ja lubię garnitury, bo ja taka elegancka jestem. Może mam mylne wrażenie, ale ja mam coś takiego, że nie opłaca się kupować na Wielkanoc dekoracji. Ale to prawda, na świecie. Tak, na Boże Narodzenie zawsze wiesz masy, a na... Nie wiem, czy też tak macie, możecie dać mi znać, czy też tak macie. Ty też tak masz. Ja też tak mam. My tak mamy. Ja daję lajka i subskrypcję. Taki ładny, a tak szczeka. W końcu mamy sezon na balkon. Mogą siedzieć i patrzeć. No o tobie mówię.